Gdy miałem lat 13, kupiłem sobie wymarzonego Rolanda E50. Instrument, do którego jakości wykonania zewnętrznego nie mogłem mieć najmniejszych zastrzeżeń. Ale jednocześnie wtedy od zawsze prawie oglądałem prezentację Michaela Wonkena od Tyrosa 1 do Tyrosa 4. Wszystkie prezentacje oglądałem, bo był to instrument poza moim zasięgiem finansowym od zawsze. Gdy już się udało wziąć kredyt, kupić Tyrosa 4, użytkowałem go 8 czy 9 lat. I właśnie w serii Tyros Yamaha przyzwyczaiła nas do bezapelacyjnej jakości wykonania tego instrumentu, po prostu wlała w ten model wszystko to, co miała najlepsze do wykorzystania swojej technologii. W momencie premiery Genosa, czyli następcy serii Tyros po modelu Tyros 5, moje serce zaczęło bić szybciej. Serce wielu z was pewnie też. Szczególnie gdy dowiedzieliśmy się o cenie tego instrumentu po oficjalnej premierze w Polsce. No właśnie, nie jest to instrument tani, a można powiedzieć, że jest to instrument bardzo drogi. Aktualnie najdroższy z wszystkich flagowych keyboardów znanych modeli i marek na rynku. Czy oferuje on identyczną jakość wykonania jak modele Tyros? No niestety nie. Czy Yamaha popełniła kilka gaf, robiąc ten instrument? No moim zdaniem tak. Dzisiaj odcinek o kilku najgorszych, najgłupszych rzeczach i funkcjach. Trochę o wykonaniu, które mocno przeszkadzają, irytują i denerwują mnie w Genosie. Pewnie wielu z was też. No to zaczynajmy. Zdecydowanie największą i najgorszą wadą Genosa jest lakier. Wiem, że czarny wygląda scenicznie, wygląda sexy, szczególnie czarny mat. Ale wszystkie przetarcia, wszystkie dotknięcia, bardzo łatwo go porysować. Potem te klawisze, które użytkujecie, często wokół nich robi się taka błyszcząca otoczka, ten mat się po prostu zdziera, zrywa. Wygląda to z bliska obleśnie, no ale z daleka tego nie widać. Przecież tylko kto z daleka gra na instrumencie? Jak grasz, to grasz z bliska, szczególnie, że grasz na instrumencie za, no, 15, 20 kiedyś tysięcy złotych. Do tego dochodzi obudowa, z której jest wykonany ten materiał, to łączy się trochę z tym lakierem. Ja wiem, że tutaj producent poszedł na kompromis pomiędzy lekkością instrumentu a jakością jego wykonania. No fakt, Genos jest kilka kilogramów lżejszy niż poprzednik, niż Tyros. Natomiast no takie newralgiczne elementy jak klawiatura i plastik pod nią, spójrzcie jak to wszystko się rusza, jak to się wygina, no niestety nie budzą zaufania co do jakości wykonania tego instrumentu. Po 2 latach eksploatacji Genos wygląda zdecydowanie gorzej niż mój Tyros po 8 latach weselnej tyranki. Jak już jesteśmy przy tej jakości wykonania, to nie sposób nadmienić to, co miało miejsce również w poprzednikach w serii Tyros, ale tam po zdecydowanie dłuższym czasie eksploatacji. Tutaj dzieje się to jeszcze szybciej. O czym mówię? No pewnie wielu z was już wie. To pękające przyciski, szczególnie jeśli jesteś stylowy tak jak ja i używasz przycisków do wariacji style break, sync start i tym podobne. Szczególnie jeszcze gdy grasz mocno ekspresywnie. Ekspresywnie, tak, to dobre słowo. I po prostu czujesz to flow. Gdzieś tam uderzysz mocniej w przycisk i co się okazuje, że ten przycisk wpada do środka. Tak, słuchajcie, w instrumencie za tyle pieniędzy przyciski się łamią, pękają, wpadają do środka. A co by było jeszcze weselsze? W Tyrosie 4 już miałem to zjawisko po 8-9 latach. Tutaj mam to po 2 latach. Powoli zaczynają zużywać się switche pod tymi przyciskami. I co z tego, że wymienisz, kolego, plastikowe przyciski, skoro switche pod przyciskami po prostu się wgniatają, mikrostyki się wgniatają i niestety opadają. Rekordzista, kolega Jakub, w pierwszym tygodniu eksploatacji instrumentu już połamał breaka. Da się? Da się! Funkcja style channel on off. I w tym miejscu pytanie.
Yamaha, how dare you! Po co było zmieniać coś, co było tak idealne, tak idealne? Do czego dążę? Jeżeli grasz swoje wykonanie i chcesz szybko wyłączyć daną ścieżkę w stylu perkusję bas, to w poprzednich modelach miałeś od tego fizyczne przyciski i bardzo prosty skrót odpowiadający za tą funkcję. No tutaj wszystko zostało schowane w menu, kryjące się pod dotykowym wyświetlaczem, który działa no całkiem fajnie zresztą, tak? Natomiast kiedy klikniecie funkcję Style Channel On Off, tam jest tylko taki mały, zielony prostokącik odpowiadający za włączenie bądź wyłączenie tej funkcji. Zepsułem dziesiątki, setki już powiem nawet, numerów, wykonań, nie wchodząc perkusją albo basem we frazę. Pewnie ty też, prawda? Można by było zrobić to zielone pole dwa razy wyższe, a nawet trzy razy wyższe, już zauważyłem. Wystarczyłoby nazwy style i song, tam jest, czekajcie, style i song, przenieś w pionie po lewo, a te zielone pola, nawet i w MIDI, w songu i w style, można by było zdecydowanie o połowę, a nawet o dwa razy tyle powiększyć. Byłoby to zdecydowanie łatwiejsze, żeby w to trafić. Kolejną kwestią jest układ stylów w kategoriach. Jak można było zmieniać coś, co było doskonałe? Pop, rock, ballad, walc i tak dalej, prawda? Tutaj natomiast mamy dziwne nazwy, znaczy może nie dziwne, ale coś takiego jak pop, rock się zgadza, retro pop, oldies, easy listening, Latin ballroom, movie and show, trad and folk. Słuchajcie, zdarza się tak, że styl, który wiedziałeś, że w Tyrosie był w kategorii ballad, tutaj musisz go szukać w jakiejś kategorii oldies, albo może by w retro pop. Po prostu style są poukładane w taki sposób, mam takie wrażenie, że nie wszystkie style rockowe są w zakładce rock i nie wszystkie style dance'owe są w dance albo entertainer, tylko piosenka, na których te style można wykonać, odnosi się do kategorii retro pop, to ten styl będzie w kategorii retro pop. No nie! Pamiętajcie, że my nie gramy na tych stylach piosenek, do jakich zostały tylko stworzone, ale gramy wiele innych wykonań. Dlatego moim zdaniem poprzedni układ stylów z poprzednich modeli instrumentów był zdecydowanie prostszy i przede wszystkim dużo, dużo bardziej intuicyjny. Mam Genosa 2 lata, a do dzisiaj nie odnajduję się w tych stylach, jak są poukładane. Why? Jak już jesteśmy przy stylach, to co za tym idzie? Producent dał nam bardzo fajną funkcję. Pewnie wiedział, że nie będziesz potrafił odnaleźć się w nowych kategoriach. Funkcja ta nazywa się Style Search. Problem jest tylko jeden, zasadniczy i podstawowy. Wyobraź sobie taką sytuację. Grasz sobie wykonanie. Przed tobą 120 tańczących par. Wymyśliłeś sobie, że pójdziesz we flow, nie skorzystasz z registracji. Dobrze ci się układają dance'owe numery. Chciałbyś zmienić styl na inny. Ale czekaj, czekaj. W Tyrosie 4 on był... w kategorii dance, ale tutaj szukasz kategorii, go nie ma. Zagrałeś jedną wers, jeden wers, drugi, refren, zwrotkę, ty dalej szukasz stylu. Wpadłeś na funkcję, wyszukam go po nazwie, przecież on nazywał się tak czy tak. Klikasz style search, w międzyczasie chcesz grać oczywiście. Klikasz, klikasz, wpisujesz trzy znaki, chcesz zrobić przejście? Nie da się. Jak to się... Instrument się zawiesił, zaraz panika, co się dzieje? Słuchajcie, okazuje się, że kiedy chcesz już być taki wspaniałomyślny i wyszukać swój styl po nazwie, to nie możesz zrobić nic z tym, co się tutaj dzieje. Nie wierzysz? Sprawdź sam. Grasz sobie wykonanie lewą ręką, zmieniasz akordy, to jeszcze reaguje. Zapomnij o zrobieniu przejścia. Nie da się. Six. Może to moje wrażenie, może nie. Dajcie znać, jak się przesiadaliście z Tyrosa na Genosa. W tym instrumencie dużo bardziej i dużo wyraźniej słychać aktywację przycisku, czy też funkcji wokal harmonii. Powoduje to do tego stopnia, że twoja oryginalna ścieżka wokalowa jest tak jakby na chwilę przerwana i dołącza się wokalizer. Mam wrażenie, że w Tyrosie 4 było to tak jakby dużo bardziej płynnie, jakby do tej dodatkowej, do tej podstawowej ścieżki była dorzucona ścieżka harmonizera, a nie edytowana twoja główna ścieżka wokalu i tutaj to wtopione. Jeśli się mylę, napisz w komentarzu, podziel się, czy tobie też tak się wydaje. 7. Kolejna kwestia, jaka mocno mnie irytuje i drażni w tym instrumencie, to cała sekcja i układ live control. Okej, z jednej strony ma być to fajne i intuicyjne i live control, czyli są
przyciski, przepraszam, no nawet przyciski, suwaki i pokrętła, którymi możesz bawić się w czasie rzeczywistym. Problem jest tylko taki, że jedno pokrętło czy suwak ma po kilka funkcji. I wyobraź sobie taką sytuację. Masz ustawiony filtr cutoff na minus 64, a twoje pokrętło, które odpowiada za filtr cutoff, jest ustawione w pozycję neutralną albo gdzieś skierowane dziś bliżej godziny 3. I kiedy wczytujesz swoją rejestrację, masz filtr cutoff na 64, a pokrętło ustawione w pozycję 3, kiedy tylko je ruszysz, co się stanie? No od razu pozycja cutoff wraca do tego położenia, które odpowiada godzinie 3. No i powiesz, że no niby to normalne, ale jednocześnie bardzo niepraktyczne, bo gdy chciałbyś sobie ten cutoff jednak regulować od dołu do góry, to musisz jakoś magicznym sposobem szybko zjechać tym pokrętłem w lewo, aby zacząć od pozycji pokrętła jak najbardziej z lewej strony. Dodatkowo uważam, że cały ten interfejs Live Control można by było zrobić w menu jako dodatkową funkcję i fajny interfejs graficzny. Może coś na zasadzie Korga, tam funkcja jest Chaos czy Kaolizator. Bardzo fajnie to wygląda. Można by było to zrobić w oparciu nawet o pokrętło Data Entry. I wszystkie funkcje zmieniałoby się lepiej, prościej i przede wszystkim bez resetowania tego parametru. Bo jeśli ustawiliście sobie parametr na 0, przeszliście na inną zakładkę, macie parametr na 100, to gdy podniesiecie tylko swój suwak, ten parametr automatycznie zjedzie w dół. Kolejną kwestią jest to, że już używam najczęściej filtru cutoff i już lewe pokrętło działa zdecydowanie z mniejszym oporem niż te pozostałe. Powiem wam tak, Yamaha nie za takie pieniądze. Te pokrętła i te suwaki są wykonane niestety, ale nie, no po prostu za słabo jak na taką klasę instrumentu. Mam przed sobą konsolę Denon Prime 4 i tam te pokrętła i suwaki chodzą tak jak trzeba. Szkoda, że nie ma tego w tym instrumencie. Zdecydowanie przeżyłoby to dłużej. Zobaczymy, kiedy będzie pierwsza usterka, a mam już znajomego, któremu te suwaki się popsuły. Ej! Ostatni punkcik i tutaj troszkę przyplusikujemy miniarzom. Dlaczego w SongPlayerze możesz mieć odpalony tylko jeden plik MIDI w czasie rzeczywistym? Już została dodana funkcja Next, czyli możesz sobie wybrać następną piosenkę MIDI. Natomiast konkurencja, taka jak KORG, od wielu, wielu, wielu lat umożliwia wczytanie do instrumentu dwa pliki MIDI jednocześnie. My we flagowym modelu Yamahy tego nawet nie mamy, więc miniarze możecie pomarzyć. Mnie to niestety nie dotyczy, nie interesuje, ale wiem, że wielu z was kupiło Genosa, jest mocno tym załamany i że nie da się zrobić właśnie dwóch plików MIDI do odtwarzacza Song, bo wielu z was do mnie w tej sprawie właśnie dzwoniło, ja rozkładałem ręce, nie mogłem nic zrobić. Mogę powiedzieć, że więcej grzechów nie pamiętam. Jeśli jesteś korgowcem i oglądałeś ten materiał, to pewnie powiesz, że pierwszą podstawową cechą Genosa jest to, że brzmi plastikowo, a nie to co KORG. Ale okej. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Jeśli tak, to subskrybuj kanał, lajkuj łapką w górę, niech się wieść o Akademii Keyboardu niesie. Jeśli wkurzają Cię jeszcze inne rzeczy niż mnie i innych użytkowników, podziel się swoją opinią w komentarzu, co o tym myślisz i co Cię jak najbardziej denerwuje czy też irytuje. Ja poszczególnych małych grzeszków wymieniać nie będę. Wiecie, że nie zamieniłbym Genosa na nic innego. No, prawie. Dla mnie jest to instrument jak najbardziej uniwersalny. Brzmi doskonale, bardzo przyjemnie dla uszu. I po prostu puenty nie będę rozwijał. Czekamy na następcę. Czy Yamaha poprawi błędy młodości Genosa pierwszego? No wszakże nie można wypuścić od razu instrumentu idealnego. Trzeba coś poprawiać. Użytkownicy muszą kupować. Machina kręcić się musi. Piąteczka, do następnego odcinka. Kolejną kwestią jest wybór stylu.